dobry, witamy ponownie w telewizji w Polsce, w poranku, w centrum wydarzeń. Bartosz Łoźwiński. I Aleksandra Rybińska. To będzie kolejny tydzień sympatyczny z posiedzeniami sejmowych komisji śledczych. Mieliśmy krótką przerwę, bo panowie posłowie, zwłaszcza z obecnej koalicji rządzącej, dostali się do Europarlamentu. Ci, którzy zasiadali w tych komisjach, no ale teraz zostali wybrani następcy i komisje wracają, ze swoimi pracami. Jutro komisja do spraw wiz, wezwany ma być między innymi Daniel Obajtek, a na środę komisja z kolei badająca rzekomą aferę Pegasusa chce wezwać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który przecież zmaga się z chorobą nowotworową. No i rzekomo jest z nim coraz gorzej, z jego stanem zdrowia, o czym mówił u nas Mariusz Gosek, poseł Suwerennej Polski. Gdyby sytuacja zdrowia pana ministra Zbigniewa Ziobro na to pozwalała, to stawiłby się. Ja ujawnię, że pan minister Zbigniew Ziobro jest w coraz cięższym stanie, jeżeli chodzi o jego zdrowie. Żołądek już ma osadzony na prawym płucu. Ta sytuacja jest coraz bardziej trudna, żeby nie powiedzieć wręcz jeszcze mocniejszych słów tutaj użyć. Zbigniew Ziobro już walczy o życie, można powiedzieć. Ma dla kogo żyć, ma dwójkę dzieci, Pawełka, Jasia, żonę. I dzisiaj to jest najważniejsze dla Zbigniewa Ziobro. Dostarczyłem to pierwsze zwolnienie od lekarza biegłego sądowego, dostarczę i kolejne. No Zbigniew Ziobro nie jest w stanie dzisiaj zeznawać i w ciągu najbliższych miesięcy ta sytuacja nie ulegnie zmianie, to na pewno, niestety. No. Ale chętnie by się stawił, no, po prostu gdyby zdrowie mu na to pozwoliło, żeby obalić tą narrację. No ale wydaje się, że to dla członków komisji, tych reprezentujących obecną władzę, jest zbyt skomplikowane do zrozumienia i do zaakceptowania. Najwyraźniej to jest, oczywiście mają jeszcze szansę na to, że Daniel Obajtek się wstawi, który jest, można powiedzieć, w dobrym nastroju, nawet jeśli chodzi o przesłuchanie przed komisją do spraw wiz. A teraz przenosimy się nad Sekwanę, bo tam chyba zaskakujące rozstrzygnięcie w tych przedterminowych wyborów. I zaskakujące, i nie, ordynacja wyborcza jest jaka jest, i że się wycofało między pierwszą a drugą turą ponad 200 kandydatów. W związku z tym skumulowały się głosy na lewicę, czyli na Nowy Front Ludowy. To jest taki blok założony specjalnie do tych wyborów i w którym najwięcej mandatów uzyskała skrajna lewica w postaci Niepokornej Francji, żona Luka Mélenchona, z czego bardzo się ucieszył, nie wiedzieć czemu, premier Donald Tusk, bowiem to jest partia nie tylko antyparlamentarna, antysemicka, ale także i proislamska, i prorosyjska przede wszystkim. A o to pytany był także polityk obecnej koalicji rządzącej, Paweł Kowal. Wynik wyborów we Francji z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, bo to jest podstawowe kryterium, w jakim ja to mogę tutaj jako polityk oceniać, jest najlepszy z możliwych, jak się wczoraj mogło wydarzyć. Myśmy się bali tego, że Putin będzie otwierał szampana i cieszył się, że na przykład premier Francji, minister spraw wewnętrznych Francji, będzie z Frontu Narodowego. Ale chaos we Francji też nam się nie opłaca. Jean-Luc Mélenchon mówi, nie będę współpracował z Macronem, lider macronistów mówi, nie będę współpracował ze skrajną lewicą. My jesteśmy naprawdę na zakręcie historii. To jest taka sytuacja jak zwycięstwa włoskiej partii komunistycznej w połowie lat 70. Myśmy przed wczorajszym dniem stali wobec takiej sytuacji, że w obliczu gorącej wojny Putina przeciwko Ukrainie, Rosji przeciwko Ukrainie, a tak naprawdę przeciwko całemu Zachodowi, jedno z głównych państw NATO, będzie rządzone przez partię prorosyjską. I to zostało zatrzymane. Czyli co, Putin nie będzie otwierał szampana? Ależ jak najbardziej. Jean-Luc Mélenchon to polityk, który wielokrotnie bronił Władimira Putina, zachwycał się dyktaturą w Wenezueli. Myślę, że tu radość na Kremlu jest równie duża, tym bardziej, że chaos jest także i w tym układzie zagwarantowany. Nikt nie uzyskał absolutnej większości w tym francuskim parlamencie, a więc rządzenie będzie bardzo trudne, żeby nie rzec niemożliwe. Jean-Luc Mélenchon już zażądał stanowiska premiera dla siebie, inaczej powiedział, bawić się nie będzie, a Macron oczywiście mu tego stanowiska nie da, więc raczej możemy się spodziewać gorących sporów i o stabilności, bym na razie nie przesądzała we Francji. Zadowolony także Adrian Zandberg, no ale to akurat zaskoczeniem nie jest. Posłuchajmy.
Ale myślę, że ta lekcja z Francji jest dosyć prosta. To znaczy lewica wtedy może zdobyć głosy, jeżeli jest zdecydowana, jeżeli jest wyrazista i jeżeli jest konsekwentnie prospołeczna, bo wtedy jest w stanie zawalczyć o tych wyborców, którzy takim status quo są niezadowoleni. Więc jeśli by wyciągać w ogóle jakieś szerokie, daleko idące wnioski z tego, z Francji dla Polski, to pewnie warto byłoby przyjrzeć się właśnie temu. Marzenia ściętej głowy, można powiedzieć, o wyrazistej lewicy, rozumiem, także w Polsce, ale z nami jest nasz gość, Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. No właśnie, jak pan ocenia wynik tych wyborów we Francji? Donald Tusk się cieszy, Adrian Zandberg marzy już o powtórzeniu tego sukcesu w Polsce. A jak pan to widzi? No, nie ulega wątpliwości, że Francję czeka zamęt. Zdaje się, że ten zamęt już w zasadzie się zaczął we wczorajszą noc powyborczą. Tak naprawdę żadne z tych trzech dużych ugrupowań nie ma większości. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, potrzeba przynajmniej w parlamencie, żeby mieć większość 290 parlamentarzystów. Wygrana ten blok lewicowy ma niecałych 200. Nie, a więc do jakiejkolwiek współpracy będzie potrzebował koalicjantów, a jak słyszymy, nikt nie wybiera się do tej koalicji. Lider zwycięskiego obozu zażądał dymisji prezydenta, więc rzeczywiście Francję czeka moim zdaniem chaos, a to przecież drugi europejski kraj. Za chwileczkę mamy wybory do instytucji europejskich. Trudno powiedzieć, jak to się wszystko potoczy. Natomiast te analizy, które tutaj zostały dokonane w Polsce, szczególnie przez koalicję rządzącą, samego premiera, no są dosłownie szokujące. Wygrał zlepek partii, która ewidentnie jest przecież prorosyjski. Przecież sam lider Mélenchon swego czasu mówił o konieczności wyjścia Francji z NATO. Przyznawał Krym Rosji. Więc to są rzeczywiście poglądy, które powinny w Polsce szokować, a okazuje się, że Donald Tusk, który jak zwykle tylko ogranicza się do wpisów na jednym z portali, jest z tych wyborów zadowolony. Więc jeżeli na tym poziomie jest dokonywana analiza w ośrodku rządowym, to jestem naprawdę także pełen niepokoju. A co do zwycięstwa lewicy tutaj w Polsce, to doskonale wiemy, że na to się nie zapowiada. To środowisko jest bardzo rozbite, a zresztą to zwycięstwo we Francji no jest konsekwencją, tak jak pani redaktor zauważyła, specyfiki ordynacji wyborczej. Co więcej, tam jest tych zlepek tych partii lewicowych, ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. O tak rozbieżnych poglądach, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby to ugrupowanie mogło we Francji rządzić. Donald Tusk jest zachwycony. To co, nie jest zorientowany w sytuacji, nie wie co to za polityk, czy ma tak słabych doradców? Znaczy, jak sądzę, tutaj zwyciężyła ta narracja, to znaczy także w Polsce rządzący nie chcieli zwycięstwa Marine Le Pen, przypisując jej bardzo mocne związki z Rosją. Oczywiście jak to w polityce, zdarzają się różne poglądy, ale z tego co się orientuję w ostatnich kilkunastu miesiącach, a szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, Le Pen zmieniła swoje poglądy, jeżeli chodzi o postrzeganie Rosji. Podpisywała się wtedy, kiedy pod patronatem EKR następowały te spotkania ugrupowań należących do tej partii na poziomie europejskim. Podpisywała wszystkie komunikaty z takich spotkań, w których tak naprawdę stanowisko Polski było dla wszystkich wiążące, a więc absolutnie potępiająca agresję Rosji na Ukrainę, zobowiązująca się do pomocy Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem zwycięska we Francji lewica jest zdecydowanie bardziej proputinowska i należy się bać tych poglądów, a nie daj Boże
ich uczestnictwa we władzy niż Marine Le Pen. No, jednocześnie no, podczas gdy tam we Francji jeszcze muszą przetrawić wynik wyborów, no to tutaj w Polsce widzimy kolejne działania, można powiedzieć, niszczące państwo ze strony tej koalicji 13 grudnia, no, która się szykuje do zatrzymania, aresztowania posła Marcina Romanowskiego. Dalej ma Zbigniew Ziobro, mimo choroby, być przesłuchany przed komisją do spraw Pegasusa. Mieliśmy no, wejście do KRS-u, wyłamanie dosłownie szafki. Rozumiem, że rozliczenia toczą się dalej bezwzględnie. Tak, to prawda. Widać, że tutaj nic się nie zmieniło. To jest no, kontynuacja tego, co robi ta koalicja w zasadzie od pierwszego dnia po przejęciu władzy. Przypomnijmy, że na podstawie uchwały przejęto media publiczne. To tak naprawdę dokonano na nie zamachu. Później była prokuratura krajowa w podobny sposób. Teraz KRS, no dokładnie rzecznicy, którzy funkcjonują w ramach, czy są obsługiwani przez Krajową Radę Sądownictwa. Rzeczywiście te obrazki są szokujące i one powinny także szokować Europę, ale jak widać jest jakieś specjalne przyzwolenie Donalda Tuska dla Donalda Tuska na to, co robi w Polsce. A wracając do tego podstawowego wątku, ja sądzę, że rzeczywiście te rozliczenia, ich brutalność, one mają odwrócić uwagę od spraw zasadniczych dziejących się w Polsce. No a w Polsce dzieją się rzeczy z punktu widzenia Polaków bardzo złe. No właśnie mamy, czy jesteśmy świadkami bardzo wyraźnych podwyżek cen energii. Te rachunki dotyczące skutków tych podwyżek dopiero Polacy otrzymają za jakiś czas i na pewno będą nieprzyjemnie zaskoczeni. To, co się próbuje wmawiać Polakom, że są jakieś, czy będą jakieś rekompensaty dla tych mniej zamożnych, jest takim swoistym plasterkiem na rozległą ranę. Proszę sobie wyobrazić, że wniosek o ten bon energetyczny, który trzeba fizycznie dostarczyć do urzędu gminy, na której terenie się mieszka, liczy 11 stron. Mówiąc szczerze, trudno i oczywiście nie jest w formie elektronicznej, nie można tego w ten sposób załatwić, a więc rozumiem, że tylko nieliczni sprostają wypełnieniu tego wniosku i ewentualnie jakieś rekompensaty otrzymają. Co więcej, nie ma żadnych rekompensat dla przedsiębiorców, a więc to oznacza, że te bardzo duże podwyżki cen wliczą w koszty wytwarzania, a tym samym w ceny. Więc ta spirala inflacyjna dopiero się zaczyna. Wcześniej mieliśmy przecież podwyżki cen żywności, więc wyraźnie widzimy przyspieszenie inflacji. Mówi o tym także Narodowy Bank Polski, więc sprawy w Polsce idą w złym kierunku. No ale rozumiem, te rozliczenia przysłaniają rzeczywistość i dla części elektoratu popierającego obecną koalicję no, są swoistym spełnieniem marzeń. No ale jak sądzę, tak długo na rozliczeniach tylko i wyłącznie jechać się nie da. Ta szara rzeczywistość uderzy w Polaków i być może wtedy trochę wrócą właśnie otrzeźwieją. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, naszym i państwa gościem. Panie pośle, bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę. Przypominamy, ja również państwu dziękuję i dobrego dnia dla państwa i telewidzów. Dziękujemy w imieniu naszym i telewidzów. A przypomnijmy, że jutro o 17:40 przed Sejmem demonstracja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość w obronie praworządności i w obronie księdza Michała Olszewskiego, który nadal siedzi w areszcie śledczym, został mu niedawno przedłużony, zresztą kolejne 3 miesiące, i który no, twierdzi, że był torturowany, szykanowany od razu po zatrzymaniu. I do tego tematu będziemy wracać, ale już nie w tym serwisie, ale proszę zostać z nami. Do zobaczenia.